nowe sale lekcyjne, powiększenie o stołówkę, której dzisiaj brak. W gimnazjum młodzież niechętnie jadła posiłki w szkole, a tutaj będą małe dzieci, w związku z tym musimy to rozbudować o stołówkę, o dwie świetlice. Małe dzieci wymagają większej opieki i częściej zostają po zajęciach w szkole. To wszystko pojawi się w budynku, który ma zostać dobudowany do już istniejącego. Poza tym przy małej sali gimnastycznej zostaną zbudowane nowe sanitariaty i szatnie. W tym roku miasto zajmie się dokumentacją, a w następnym ruszy budowa. Nowe skrzydło musi zostać oddane do użytku do 1 września 2019 roku. Wtedy właśnie dzieci i młodzież rozpoczną naukę w 8-klasowej szkole podstawowej. Zarządzać placówką będzie nadal Grzegorz Staniszewski, obecny dyrektor gimnazjum.